Pochwalony Jezus Chrystus. Stajemy przy dobrym Bogu. Chcemy, żeby ten dzień był pełen mocy Bożej. I tak zachęcam, wzbudźmy nasze serce, nasze myśli. Uśmiechnijmy się do Jezusa. A w Ewangelii dzisiaj Pan Jezus mówi: ja za nimi proszę. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. To jest modlitwa Pana Jezusa, kiedy prosi za najbliższych dookoła siebie, za apostołów. Początek jego modlitwy arcykapłańskiej. To są słowa, które warto wziąć też do siebie i zobaczyć siebie w kontekście swojej rodziny. Bo często mamy takie myśli: zbawię świat, teraz wszystkim będę głosił na całym świecie, jak Pan Jezus jest dobry, bo ja Go spotkałem jako Boga dobrego i teraz wszędzie będę o tym mówił. Tymczasem w takich sytuacjach warto sobie powiedzieć: wróć do swoich i o tym im powiedz. Ale oni nie chcą słuchać. To realizuj to słowo, które chcesz innym powiedzieć, w praktyce. Wróć do domu i kochaj rodzinę. Chcesz, żeby świat się zmienił? Wróć do domu i kochaj rodzinę. Bądź dla nich cierpliwy, łaskawy, wyrozumiały, dobry, tak jak Bóg jest dla ciebie. To jest najtrudniejsze. Żebym ja był taki właśnie w mojej wspólnocie zakonnej. Serdeczny i uśmiechnięty, nawet jak jest coś trudnego. Żebyś ty był taki w swojej rodzinie. Serdecznie uśmiechnięty, kochający, cierpliwy, wyrozumiały, jak jest coś trudnego. Ale to jest ta prośba Pana Jezusa. Ja za nimi proszę, za tymi, których mi dałeś, którzy też cierpią, za to grono 12, najbliższych. Proszę za nimi, by byli świętymi, by byli jedno. Zachęcam, żeby nasze myśli, idąc za modlitwą arcykapłańską Pana Jezusa, żeby nasze myśli szły dzisiaj w kierunku naszego domu, naszej rodziny, tam, gdzie mieszkamy. Żebyśmy dzisiaj w domach powiedzieli coś dobrego, tam, gdzie żyjemy. Pochwalili, podziękowali, uśmiechnęli się. Zachęcam do tego. Ja za nimi proszę, za tymi, których mi dałeś, Boże, z którymi mieszkam, z którymi jestem. Pochwal, doceń, podziękuj dzisiaj najbliższych. I błogosławię Wam na ten dzień w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam, żebyście subskrybowali kanał Mocni w Duchu Dzieciom. Tutaj jest ten kanał. Na nim codziennie są odcinki dla dzieci. Rano i wieczorem modlitwa. Warto z tego korzystać. Tymczasem pomódlmy się nabożeństwem majowym. Do zobaczenia.